Raven organizuje urodziny Black Studio. Z tej okazji zaprasza na imprezę do swojego studia wiele znanych gości, m.in. Goku Piccolo, szpukowego ducha czy DJ Bzyka, który ma im przygrywać podczas zabawy. Te urodziny trwały w najlepsze, a goście byli już pod wpływem alkoholu. Szpukowy spowodował spięcie generatora portali, czego skutkiem jest uwolnienie groźnego demona, bestii, zamkniętego wymiaru. Potwór zdążył już zabić Mario i poturbować Cudaka. Czy nasi bohaterowie poradzą sobie z zagrożeniem? なぜだ。さっきまであんなに動きの鈍かった奴らが急に見違えるように。海王の修行のせいか。まさか。Ten potwór jest przerażający! Uciekajmy stąd! どうした?やるのか?同じ手はもう通用せんぞ。ソン!Misiu, co ty tu robisz? Dlaczego nie uciekasz jak reszta? Misiaciek? Misio, nigdy nie idzie! Już wiem. Pobawmy się w chowanego. W tajemnicy powiem ci, że najlepsza kryjówka jest pod stołem. To mali no yo da kedo. Sore ga ichiban da to ora omun da. Do da. Yabutta zo. Omei no tokitobashi no kougeki o. Masaka. Na, mate. Dou suru tsumori da? Uważajcie, jest bardzo mocny. Piccolo, omei mo omoi no. Shigyou shite ru no wa kisama dake ja nai n da ze. Aitsu o taoshitara tsugi wa kisama no ban da. 寝るとき以外はなるべくいつもスーパーサイヤ人の姿でいて、それが当たり前の状態に持っていくんだ。下手に出ていれば、俺様も貴様の下で修行したいとは思わん。No to pozamiatane. Goku i Piccolo. W ciągu minuty rozwalał przeciwnika. Look!
Na! Miałem fart. Twoje poduszki powietrzne uratowały mi życie. Sprawdzę, czy gdzieś nie ucieka z nich powietrze. Warto było. Co się stało, Jack? Pomogę ci. Super Saiyanin w akcji? Coś niesamowitego. To nie jest dopuszczalne. Żebym ja tak latał po ścianach? Moja biedna głowa! Ale fakt! Ten Goku jest zajebisty! Kocida! お完全体になってさらに完璧の強さを手に入れちまった。
Coś tu nie gra. Bestia zniknęła? Tylko Goku stoi bez ruchu. Może coś się stało. Pójdę mu pomóc. Nie! Cudak, stój, to nie jest przeciwnik dla ciebie. Będziesz nam potrzebny trochę później. Mam pewien plan. Ale nie wiem, czy się uda. No, robaczki. Teraz to ma się przechlapane. Nie dość, że wasz najlepszy wojownik przegrał, to ja jeszcze przejąłem jego ciało. Goku! On został opętany przez bestię. To już koniec. Misia! Misia! Jak? Jak to opętany? To chyba jakieś jaja. Kręcicie tu jakiegoś egzorcysty czy co? No tak, przecież ten potwór jest do tego zdolny. Zupełnie o tym zapomniałem. Słuchajcie, plan jest taki. Musimy odwrócić jego uwagę, a w tym czasie naprawić generator portali. Inaczej nie mamy szans zamknąć go z powrotem. Przydałby się ktoś, kto zna się na elektryce. Ech. Co prawda nie jestem elektrykiem, ale jakiekolwiek pojęcie mam. Kiedyś pomogłem pewnemu lolkowi albo bolkowi, który nim był. Miał problemy z jakimiś dokumentami, ja tam nie wiem. Po prostu wpadłem do IBN-u i spaliłem wszystkie teczki z podpisem Bolek. Koleś tak się ucieszył, że przebił moją żaliczkę, ale za to poduczył mnie swojego fachu. Stasiek, poważnie? Możesz naprawić generator? Z nieba nam spadłeś, liczymy na ciebie. Dobra, my z Wackiem i Lidią odwrócimy uwagę bestii. Na co czekasz? Tańcz! Ale porażka! Banda zboczyńców! Ostra babka! Szkoda, że nie lubi disco polo. Mogłem zapuścić hard rocka albo metal. To mnie w ogóle nie śmieszy. Znikaj, grający złomie! Padalcu, zniszczyłeś prawdziwe cudo techniki, a przede wszystkim mojego przyjaciela. Widzisz te muły? Widzisz? Mam czarny pas wtajemniczenia zboczenia. Będziesz cierpiał! Hia! Ale porażka! Zabicie czegoś tak żałosnego nie byłoby powodem do dumy. Macie 2 minuty na pożegnanie się z tym światem. Za chwilę zacznę was zabijać. Kurczę, nie przypuszczałem, że ten cholernik nas tak wykiwa. Ciągle byłem przy nadziei, że obejdzie się bez rozlewu krwi.
Ale widzę, że nie unikniemy walki. Powaga? Nie ma innego wyjścia? Nawet jeśli się nam jakimś cudem uda, to czy musimy koniecznie zamykać bestię w ciele Goku? Toż to barbarzyństwo! Przykro mi, szpukowy duchu, ale nie widzę innego rozwiązania. Wśród nas nie ma nikogo, kto mógłby równać się z siłą opętanego Goku. Chyba że znalazłby się jakiś sposób na to, by potwór opuścił ciało Goku. Ale jak? Trzeba by go jakoś osłabić. Osłabić powiadasz? Bułka z masłem. Masz przepolone. Dęby ch**e! Nie stać tak tylko na p***ać! A co to? Nie prosiłem o łaskotki. Ty draniu! Teraz to już na pewno nie zobaczymy nowych odcinków Kapitana Bomby. Chyba wiem, jak osłabić bestię, ale do realizacji mojego planu muszę trochę powalczyć. Zamierzasz z nim walczyć? Przecież to samobójstwo! Czas na paciorek minął, pora na jadkę! Dobra, skoro masz jakiś plan... Robi się zbyt niebezpiecznie, schowajmy się do środka, będziemy tylko przeszkadzać. Cudak, jakby było gorąco, pomóż Szpukowi. Polman, osłaniaj wejście do środka, ja pójdę zobaczyć, jak sobie radzi Stasiek z naprawą generatora. Misiaciek? Szykujcie się! No proszę, mamy i pierwszego chętnego. Hehe, myśli, że powalczy. No proszę, podchodzisz do sprawy poważnie. Wszystko w porządku, misiu? Misiaciek? A, to nic. Skąd wytrzasnąłeś taki turban, Piccolo? Brawo, blady! Byłeś jak prawdziwy wojownik, a teraz pora umierać! Pomogę ci! Stój! Co ty wygadujesz?
Co to za melodia? Niezła próba. Zanim zginę, chciałbym, abyś coś dla mnie zrobił. To zaszczyt zginąć z rąk takiego mocarza, dlatego chcę, abyś skosztował najlepsze kapiszonowskie wino, jakie znam. Odłożyłem tę butelkę na specjalną okazję, ale rad będę, jeśli wypije ją mój przyszły oprawca. Nie będę niczego pił. Chyba się nie cykasz. Nie jest zatruta. Ino godna tylko najlepszych smokoszy. Takie trunki nie powinny być dla ciebie problemem. Słusznie. Dawaj to. Twoje zdrowie. Skoro toast za moje zwycięstwo mamy za sobą... Co jest? Coś ty mi zrobił! No i gitarka. Nie ma kozaka na kapiszonowego mrota. Udało ci się! Bestia wylazła z Goku! No i jak idzie Stasiek? Spoko, nic mi nie jest. Naprawiłeś to, Skubańcu! Udało ci się! Ożesz, kurnasz! Zgubiłem okulary i mogę niedowidzieć. Ale czy bestia właśnie jest w swojej normalnej postaci? Dokładnie, mistrzu. Szpukowy wymyślił sprytny plan. Cudak, reszta należy do ciebie. Wyślij dziada z powrotem do kanału, z którego wylazł. Pozwól mi, mistrzu. Szpukowy duch jest padnięty. Poza tym bestia po ostatnich akcjach na pewno osłabł. No dobra, chyba nie mam wyjścia. Jedynie co musisz, to wepchnąć tego bydlaka poza bramkę. Nie baw się z nim. Tak jest, mistrzu Hein. Oby się udało. Thank you.
wyskakuj za bramkę, albo ci pomogę. Co mi się dzieje? Może i nie jestem wojownikiem, ale na winilach i muzyce znam się najlepiej od wszystkich. Dzięki, bzyku, jeszcze chwila i użyłby na mnie swoich sztuczek. Dosyć tego! Stasiek, szybko wyłącz generator! No!